o ile handlowiec jest wizytówką naszej firmy, sposobu działania, sposobu myślenia, o tyle marketingowiec jest wizytówką produktu. Tutaj oczywiście warto zastosować głębsze sprawdzenie umiejętności kreatywności kandydata w postaci specjalnych case'ów, zadań, przygotowania portfolio przez kandydata, ale w czasie pierwszej rozmowy wstępnej warto zastosować tak zwaną rekrutację niestandardową albo niestandardowe pytanie rekrutacyjne. Bardzo ciekawym, śmiesznym, ale także pobudzającym pytaniem jest test przedmiotu. Zobaczmy i zapytajmy kandydata, co można zrobić z tą skówką od flamastra czy od długopisu. Prawdziwy marketingowiec, osoba kreatywna, nawet pod wpływem stresu, znajdzie minimum 3 dodatkowe zastosowania dla tej prostej skówki. Następnym elementem jest test dotyczący autoprezentacji, ale także umiejętności samooceny własnej. Wbrew pozorom, kandydat, który odpowie jestem najlepszym, bo jestem najlepszym, nie jest dla nas najlepszym kandydatem. Kandydat powinien potrafić wymienić swoją słabą cechę, ale także przekazać, w jaki sposób pracuje nad sobą, nad swoją słabą cechą, a czasem słabą cechę przedstawić jako swój walor. Dodatkowym, równie ciekawym i ważnym pytaniem jest pytanie, co kandydata odróżnia od pozostałych osób. Tu również sprawdzamy i widzimy, nawet w momencie, gdy kandydat nie zna pozostałych konkurentów, w jaki sposób potrafi się zaprezentować, przedstawić swoją przydatność, umiejętności, jaką ma własną samoocenę w procesie rekrutacyjnym. Równie ważny jest test dowcipu. Osoba kreatywna, osoba, która będzie wpływała poprzez wizerunek produktu na inne osoby, powinna być osobą, która potrafi z przymrużeniem oka, nawet w sytuacji stresowej, opowiedzieć nam dowcip na dowolny temat, który chociażby wymyśli na podorędziu. Ostatnim może pytaniem, które Państwa rozbawi, ale pytaniem do Państwa, jest pytanie, jak włożyć słonia do lodówki? I z tym pytaniem zostawiam Państwa jako test kreatywności marketingowca.